Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Jest z nami profesor Tomasz Nałęcz, przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie. Są z nami także wicemarszałkowie Senatu Jan Wyrowiński i Stanisław Karczewski. Witamy. Jest z nami także profesor Andrzej Rotermund, dyrektor Zamku Królewskiego, w którego gościnnych progach się znajdujemy. Szczególnie gorąco witam laureatów, przedstawicieli środowisk kombatanckich, przedstawicieli instytucji państwowych, a także liczną młodzież szkolną. O zabranie głosu proszę teraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Łukasza Kamińskiego. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że są Państwo z nami w tym szczególnym dniu, dniu wyjątkowym dla Instytutu Pamięci Narodowej, niewątpliwie dniu najważniejszym w naszym instytutowym kalendarzu. Jest to dzień, w którym wręczamy wyjątkową nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej, ale jednocześnie jest to dla nas okazja, żeby spojrzeć przez pryzmat działalności laureatów także na naszą własną pracę, na historię Instytutu. Jest to dzień, w którym mamy też sposobność wspominać pana prezesa Janusza Kurtykę, pomysłodawcę tej nagrody. Jestem bardzo zobowiązany, że pani Zuzanna Kurtyka jest jak co roku dzisiaj z nami. Rangę każdej nagrody tworzą, budują laureaci. Nie ulega wątpliwości, kiedy przyglądamy się liście dotychczasowych laureatów Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej, że ta nagroda jest nagrodą wyjątkową, ale jest w niej też coś dodatkowego, coś szczególnego. Możemy spojrzeć na tą nagrodę także przez pryzmat tych różnych obszarów, dziedzin działalności naszych laureatów, poszczególnych osób, organizacji i instytucji. I jeśli spojrzymy przez ten pryzmat, dostrzeżemy jeszcze jedną szczególną, wyjątkową rangę tej nagrody, bo nasi laureaci dotykają wszystkich najważniejszych punktów, elementów naszej najnowszej historii. I przez pryzmat działalności naszych laureatów możemy patrzeć na historię Polski i Polaków. I sądzę, że to spotkanie, ta uroczystość w tym roku ma wymiar szczególny, ponieważ jest to rok wielkich rocznic. Wspominamy rok 1939 z jednej strony przez pryzmat wybuchu II wojny światowej, ale także przez pryzmat powstania Polskiego Państwa Podziemnego, niezwykłego fenomenu nie tylko w dziejach Polski, ale w dziejach Europy i w dziejach świata. Wspominamy rok 1944, największą aktywność Polskiego Państwa Podziemnego w postaci akcji Burza, w postaci Powstania Warszawskiego, ale też wielkie walki polskich żołnierzy na innych frontach II wojny światowej. I jest to wreszcie rocznica wydarzeń tak niedawno obchodzonych, roku 1989, które otworzyły drogę do naszej wolności, drogę do powstania Instytutu Pamięci Narodowej i tym samym drogę do naszego dzisiejszego spotkania. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować, ale jednocześnie podziękować wszystkim tegorocznym laureatom nagrody, laureatom tak licznie obecnym z lat ubiegłych, ale także tym wszystkim, którzy jeszcze nie zostali nagrodzeni za tą pracę podejmowaną z potrzeby serca, ten wysiłek, który służy zachowaniu naszej wspólnej narodowej pamięci. Historia Polski, historia Polaków jest naszym wspólnym dziedzictwem. Zróbmy wszystko, abyśmy tą spuściznę zachowali także dla następnych pokoleń. Dziękuję bardzo. A zatem rozpoczynamy ceremonię wręczenia nagrody Kustosz Pamięci. Pierwszą nagrodę pośmiertnie otrzymuje Roman Aftanazy, polski historyk, bibliotekarz, autor monumentalnych dziejów rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Nagrodę odbierze pan Jan Malicki, członek Rady Nadzorczej Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu,
nie bez powodu. Pan Roman Aftanazy praktycznie całe swoje życie pracował w Ossolineum, któremu przekazał całą swoją spuściznę. Szanowni Państwo, zostałem zaszczycony przydzielaniem mi takiej funkcji dla odebrania tej nagrody tylko i aż dlatego, że jestem członkiem Rady Naukowej Ossolineum. Pan dyrektor Adolf Józwenko, który powinien być tu w tej chwili z przyczyn czysto technicznych, nie mógł być z nami. Dlaczego jednakowoż pomyślał, żebym to ja odebrał? Być może dlatego, że z powodu licznych wizyt we Wrocławiu miałem, poczynając od początku lat 90. wiele spotkań z naszym bohaterem. Pamiętam go doskonale, pamiętam tę nadzwyczajną zupełnie postać, jego opowieści dotyczące również i innej postaci mnie bardzo bliskiej, mojego mistrza Aleksandra Geisztora, kiedy wspominał, jak w 1947 roku czekali obaj w Przemyślu, pewnie jeszcze z większym zespołem, na przysłanie materiałów częściowo wtedy przekazywanych, oddawanych Polsce dokumentów, materiałów z Ossolineum, w tym, jak wiadomo, panoramy wrocławickiej. Widocznie trwało to bardzo długo, bo Roman Aftanazy opowiadał, że pływali, czekając, pływali, i musiało być to latem, i pływali w salnie. Pamiętam doskonale regularnie odbywające się z powodu naszych wyjazdów ze Wschodnią Szkołą Letnią do Wrocławia takie stałe, specjalne spotkania raz na rok, na które Roman Aftanazy zapraszał do swojego nadzwyczajnego, maleńkiego mieszkanka. Kto zna Wrocław, to zna kilka tak zwanych bloków. One mają jakąś specjalną nazwę we Wrocławiu. Żyletka czy coś takiego, będących tuż koło mostu Grunwaldzkiego. W tym maleńkim swoim mieszkanku, pełnym nadzwyczajnych zupełnie skarbów, których nie powstydziłyby się znakomite muzea. Przyjmowane było raz do roku na takim specjalnej kolacji kilka zupełnie charakterystycznych, znaczących osób. Bohdan Osadczuk, nieżyjący już, wybitny emigrant ukraiński, z którym mogę sobie to poczytać jako zasługę, z którym Roman Aftanazy był w znakomitych stosunkach i prowadzili wspaniałe, ciekawe dla nas rozmowy. Jak Michael Rifkin, urodzony w bardzo bogatej żydowskiej rodzinie w Wilnie, który przeszedł drogę przez Uzbekistan, a przyjeżdżał do nas jako profesor Uniwersytetu Nowojorskiego. No i naturalnie dyrektor Zakładu Narodowego Ossolińskich. Ale ponieważ ta nagroda wspaniała i ten tytuł jest z uwagi na dzieło jego życia, Opus Vitae, w najszerszym i w najszczegółowszym znaczeniu tego słowa odpowiada temu dziełu, które tu było wymieniane. Wystarczy tylko powiedzieć, że ponieważ regularnie jeżdżę ze studentami studiów wschodnich, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, którym mam zaszczyt kierować, na objazdy naukowe, studenckie objazdy po wschodzie, to wystarczy powiedzieć, że ciągle dzieje rezydencji na Kresach dawnej Rzeczypospolitej są podstawowym materiałem, który musimy zabierać ze sobą. Ciągle. Tyle lat upłynęło, Roman Aftanazy nie żyje, a to dzieło żyje po nim i będzie zawsze żyło. Czuję się zaszczycony, że mogłem w dniu dzisiejszym odebrać tę nagrodę w jego imieniu. Laureatem drugiej nagrody Kustosz Pamięci Narodowej zostaje Czesław Blicharski, jeden z najstarszych polskich lotników i ostatni Polak uczestnik lotów bojowych, twórca wraz z żoną Kazimierą unikatowej kolekcji Archiwum Tarnopolskie.
Nagrodę odbierze pani Zuzanna Kurtyka razem ze Stanisławem Markowskim, członkiem zarządu Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. To właśnie ta fundacja wnioskowała o przyznanie nagrody dla pana Blicharskiego. Szanowni Państwo, chciałbym przywołać coś, co nie jest tylko ogólną informacją, tylko jest wynikiem spotkania mojego z panem Czesławem przed rokiem w auli Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. I wtedy zrozumiałem, dlaczego, jaka jest motywacja pana Czesława, by gromadzić zapiski, dokumenty, wspomnienia, przede wszystkim z Tarnopola. Przede wszystkim ludzi, wśród których urodził się, wychował, żył. I tym najważniejszym imperatywem nie było nic innego poza niezwykłą, głęboką miłością do ojczyzny, do Polski jako takiej i do tej części Polski, w której on żył, wychował się. I przykład jego życia, niezwykle barwne dzieje, właściwie nadające się na ekranizację, łącznie z wątkiem czekania długiego na swoją miłość, panią Kazimierę, którą w końcu spotkał w Polsce i z którą przeżył całe życie. I kiedy wypełniona sala, tak jak teraz tutaj państwo, no kilka razy nawet więcej, plus bardzo dużo młodzieży, słuchała tych opowieści, to on powiedział: nie mógłbym nie przywołać czegoś, co jest dla mnie ważne, a chciałbym, jeśli będziecie chcieli przyjąć, wam przekazać. Otóż powołując się na spotkanie z bardzo ważną dla niego postacią, nie pomnę w tej chwili nazwiska, ale w takim momencie ważnym, w którym toczyła się bitwa o kształt Polski w czasie II wojny światowej, ten człowiek, jego przyjaciel, a wielki autorytet, podszedł i powiedział: wiesz, ja już niedługo umrę, ale chcę ci przekazać i pozwól, że to zrobię, że cię dotknę, że cię obejmę, że ci uścisnę rękę. Coś, co jest wyrazem tego, czego nie zrozumie ktoś, kto nie jest Polakiem, miłości do ojczyzny. Bo wiem, że ty ją zachowasz. Ale ja chcę cię prosić o coś jeszcze innego. Zrób to teraz, zrób później to, co ja teraz z tobą. Uściśnij mnie i powiedz, że będę żył, a jak trzeba będzie, to oddam życie za Polskę. I proszę sobie wyobrazić, i on nieśmiało pyta młodzieży, czy zgodziłaby się, żeby oni podchodzili do niego i on to błogosławieństwo, ale i przykazanie wierności ojczyźnie aż do śmierci, czy może im przekazać. I cała sala wstała i podchodziła i trwało to chyba z godzinę, a on już na tych chwiejących się nóżkach był bardzo słaby, z olbrzymim uśmiechem, że spełnia jakąś ostatnią misję swojego życia, dokonał tego. Więc za chwilę, jeśli państwo pozwolicie, to tak najbliższym osobom ja dziś przekażę, ponieważ ten uścisk on mnie przekazał, ale jako zobowiązanie również, żebym przekazał to następnej osobie. To uczynię, a teraz poproszę panią Zuzannę. Szanowni państwo, ta nagroda dla majora Czesława Blicharskiego przyszła o rok za późno. Jeszcze rok temu występował publicznie i to właśnie rok temu splot
zupełnie nieoczekiwanych, a dla mnie niecodziennych okoliczności sprawił, że pan Czesław Blicharski wyraził prośbę, bym w jego imieniu tą nagrodę odebrała. Czuję się niesamowicie zaszczycona, że wybrał właśnie mnie. Ale też czuję się w obowiązku wytłumaczyć się z tych okoliczności. Rok temu, mniej więcej rok temu, brałam udział w uroczystości Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej w Jaworznie. I tam podczas mszy, w czasie podniesienia, wstając, jak to na żołnierza przystało, a nie klękając, nagle przewrócił się starszy pan w mundurze lotnika. I pomogłam mu wtedy trochę. I pomogłam mu, nieświadoma zupełnie, że pomagam symbolicznemu uosobieniu 95-letniej najnowszej historii Polski i to jej najpiękniejszej części, najpiękniejszej karcie. Karcie poświęcenia dla ojczyzny, karcie odwagi, bohaterstwa, uczciwości, głębokiej uczciwości moralnej, ale też dobroci. Pan Blicharski bardzo, uważam, przecenia moją rolę w tym wydarzeniu. Ostatnio też z dużym poczuciem humoru, pięknym polskim językiem podsumował to, mówiąc: bardzo sobie cenię pani ingerencję w moje życie. Wiedząc już na pewno, że nie przyjedzie tutaj do nas ze względów zdrowotnych, parę dni temu zadzwoniłam do niego i poprosiłam o słowa, które mogłabym jako pośrednik w jego imieniu tutaj państwu przekazać. I takie słowa padły. Powiedział wtedy: nagrody to nie moja zasługa. To zasługa idei, której służę. Widzę dziś, że moje życie ułożyło się w podwójny wzór. Jedna jego linia to Kresy Wschodnie. Druga to służba ojczyźnie. I jeszcze: trudno mówić o sobie. To są sprawy tak wielkie, a człowiek jest tak mały wobec nich. Jednocześnie major Blicharski z perspektywy swoich 95 lat, prawie stuletniego życia, bardzo dobitnie ocenia dzisiejsze czasy. Mówił: gdzie ojczyzna, a gdzie państwo? To są dwie rzeczy, które się dziś nie pokrywają. Moim telefonem akurat trafiłam na splot wydarzeń dotyczących pogrzebu Wojciecha Jaruzelskiego. Wysłuchałam z jego ust bardzo wielu gorzkich słów. Major Blicharski komentuje: nie chcę mówić, co my byśmy zrobili, gdybyśmy mieli 20 lat. Za dwa pokolenia będziemy się tarzać ze wstydu. Jak to pokolenie może tak się zachowywać w obliczu przestępcy, bandyty? Parę lat wcześniej major Blicharski, pytany, jak świętuje kolejną rocznicę niepodległości, odpowiadał: której? Tej obecnej? Uchowaj Boże, bym ją świętował. Nie tak sobie ją wyobrażałem w czasie II wojny. Najpierw trzeba ustalić znaczenie słowa niepodległość. Dla wielu to nadal wyraz obcy. I mówi: to może zabrzmi za ostro,
ale wydaje się, że nie mamy w tej chwili do czynienia z narodem polskim. To masa etniczna. Za świadomy naród polski uznałbym może 5-10% z nas. Mówię tak, choć mogę zranić uczucia ludzi, którzy urodzeni w tym systemie nie mają odpowiedniej wrażliwości historycznej. Nadal brak mi jednoznacznej oceny historycznej Ludowego Wojska Polskiego i całego okresu PRL-u. Trudno mi wręcz mówić na ten temat, bo dosłownie boli mnie serce. A to w sercu jest prawdziwa niepodległość. Takie oto przesłanie zostawia nam dziś major Lotnik, kronikarz i archiwista polskich kresów, ale przede wszystkim wielki, wielki patriota. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja przejdę teraz przy pierwszym rzędzie i każdemu przekażę ten znak jak testament jeszcze żyjącego pana Czesława Blicharskiego. Kolejną nagrodę, kustosz pamięci narodowej, pośmiertnie otrzymuje Anatol Franciszek Sulik, który zmarł kilka dni po decyzji kapituły. Historyk amator, publicysta, najbardziej aktywny opiekun polskich miejsc pamięci narodowej na Wołyniu, którego życiową pasją i misją było ocalenie przed zniszczeniem i zapomnieniem ginących śladów przeszłości polskiego Wołynia. Nagrodę odbierze wdowa pani Halina Sulik wraz z synem Edwardem. Przepraszam, nie umiem ładnie mówić, jak starsze panowie, a po prostu chcę podziękować wszystkim ludziom, którzy pamiętali mego ojca. Dziękuję po prostu. Laureatem kolejnej nagrody Kustosz Pamięci Narodowej jest Olek Zakirow. Były funkcjonariusz KGB w stopniu majora, który na własną rękę prowadził śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej, autor publikacji popularno-naukowych. Szanowni Państwo, pan Olek Zakirow zdecydował się nie odbierać osobiście dzisiaj tej nagrody, wskazując na obecną sytuację międzynarodową. W jego imieniu proszę o zrozumienie jego dzisiejszej nieobecności. Nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej otrzymuje także Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, największe w kraju stowarzyszenie kombatanckie zrzeszające byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz członków organizacji niepodległościowych, które kontynuowały walkę po rozwiązaniu AK. Nagrodę odbierze Mieczysław Szostek, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W imieniu wszystkich kół i członków naszego związku chciałbym podziękować za to zaszczytne i rzeczywiście ze wzruszeniem przyjęte przez nas odznaczenie. Przekazujemy to do wiadomości wszystkich naszych członków. Organizacja nasza, pierwotnie licząca ponad 400 tysięcy żołnierzy w wyniku działań wojennych, morderstw i obozów, uległa także i po części znacznej redukcji w następstwie postępów biologii. Pozostało nas kilka tysięcy. Ale wszyscy ci, którzy pozostali, przyjęli w testamencie obowiązek uczczenia pamięci
naszej historii walki o niepodległość. Ona jest wypisana na naszych szyldach i w naszych sercach. I nie spoczniemy, póki dojdziemy. Będziemy o tym pamiętali. To jest nasze posłannictwo na tym łespadole i tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Panie prezesie, dziękujemy za uznanie. My tego nie oczekiwaliśmy. My, aktywnie uczestnicząc, spełniamy swój zapisany wcześniej i przyjęty testament. Będziemy chcieli wykonać tak długo, jak to będzie tylko możliwe. Ja nie wiem, ile osób jeszcze pozostało, dlatego że jeżeli bym się oparł na informacji statystycznej liczbie członków podanej nam w dniu wczorajszym, to dzisiaj już to jest nieaktualne. Ale my korzystamy ze współpracy struktur terenowych Wojska Polskiego z władzą samorządową w terenie, z marszałkami w powiatach, w gminach, a nawet w sołectwach są duże inicjatywy utrzymania w świadomości honoru pamięci o naszej historii. Pamiętają o tym także i szkoły, młodzież harcerska. I to jest bardzo szlachetna idea, dzięki której możemy kontynuować tą naszą pamięć i honor o przeszłości. Uchronimy od zapomnienia. Takie jest nasze motto. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Z okazji dzisiejszej uroczystości specjalny list wystosował prezydent Bronisław Komorowski. O jego odczytanie proszę profesora Tomasza Nałęcza, doradcę pana prezydenta. Panie prezesie, szanowni państwo, tak jak co roku prezydent z okazji uhonorowania laureatów Nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej skierował do laureatów i do państwa list. Oto treść tego listu. Szanowni państwo, pamięć historyczna stanowi jeden z najważniejszych elementów kształtujących tożsamość narodową. Na nas, współczesnych Polakach, spoczywa powinność pielęgnowania wiedzy o dziejach państwa i losach minionych pokoleń naszych rodaków. Doświadczenia czerpane ze skarbca historii ojczystej pomagają nam również mądrze budować nowoczesny, dzisiejszy patriotyzm Rzeczypospolitej. Dorobek laureatów tegorocznych Nagród Kustosz Pamięci Narodowej poświęcony jest szczególnie ocaleniu od zapomnienia dziedzictwa ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Nieżyjący już Roman Aftanazy oraz Anatol Franciszek Sulik prowadzili długoletnie prace dokumentacyjne w odniesieniu do dawnych rezydencji magnackich i szlacheckich na Kresach oraz polskich nekropolii na Wołyniu. Pan Czesław Blicharski stworzył podstawy dla dalszych badań historii Tarnopola i jego mieszkańców. Z kolei pan Oleg Zakirow położył znaczne zasługi dla ujawnienia przebiegu zbrodni katyńskiej. Wszyscy państwo swoje wysiłki podejmowali w okolicznościach skrajnie niesprzyjających zajmowaniu się białymi plamami polskich dziejów. A mimo to, dzięki determinacji i wytrwałości zdołali państwo wnieść cenny wkład w historiografię i przyczynić się do odzyskania należnego miejsca w zbiorowej pamięci dla historii i kultury wschodnich obszarów dawnej Rzeczypospolitej. Ten trud na pełne docenienie doczekał dzięki przełomowi z roku 1989. I w tym samym też właśnie roku powstał świadomy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, który jest ostatnim z dzisiaj uhonorowanych laureatów. Szybko stał się Związek jedną z głównych organizacji kombatanckich, umożliwiając weteranom zrzeszanie się pod sztandarem, który nareszcie wyrażał ich ideę walki o wolność. Z perspektywy 25 lat widać, jak ważna i potrzebna okazała się działalność Związku, przyczyniając się do upowszechnienia znajomości dziejów najnowszych wśród młodego pokolenia. Za to wszystko, co uczynili państwo dla polskiej pamięci,
pragnę wszystkim laureatom z serca podziękować. A jednocześnie chciałbym wyrazić ufność, że nigdy nie zabraknie osób i środowisk, które będą kontynuować podjęte przez Państwa dzieła. Jestem bowiem przekonany, że dzisiejsza Rzeczpospolita, świętująca w tych dniach 25-lecie swojej wolności, nigdy nie zapomni o swojej historii i tradycjach. Przeszłość jest dla nas, Polaków, wielkim bogactwem, dziedzictwem, którego potrzebujemy, z którego czerpiemy inspiracje i które pomaga nam iść dalej drogą w przyszłość. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Dziękuję Państwu za uwagę.